momencie, kiedy mam nagrywać odcinek, to muszą sprzątać. Cześć wszystkim, dzisiaj jesteśmy troszeczkę w nietypowym miejscu, bo jesteśmy na salce do takich, takich ćwiczeń grupowych, ćwiczeń indywidualnych. A to z tego względu, że dzisiaj będę nagrywać Wam moje rozciąganie do szpagatu, które przekłada mi się na otwarcie bioder właśnie przy wyciskaniu. Jak doskonale wiecie, ja wyciskam dosyć szeroko, szeroko stawiam ręce, szeroko stawiam nogi, a jeśli zapomnę właśnie się porozciągać, to zaraz łapię mnie skurczydak w napinaczach i jest tragedia i nie jestem w stanie wyciskać. A szczególnie, że mam teraz jeszcze właśnie niedługo zawody, to tym bardziej trzeba się do tego przyłożyć, jeszcze bardziej, bo mam coś takiego, że jeżeli ja sobie zapomnę jeden raz właśnie, jeden dzień takiego rozciągania, to zaraz po prostu biodra mi się zostają, na drugi dzień łapią mnie skurcze, więc lecimy do filmiku. No, oczywiście oprócz tej rozgrzewki na otwieranie bioder właśnie do szpagatu, nie możemy zapomnieć o rozgrzewce takiej standardowej, którą robimy, taką na dynamikę i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo wtedy mamy dogrzane stawy, więc będzie nam troszeczkę łatwiej i nie będzie takiego bólu. I pamiętajcie, każde jedno ćwiczenie, które Wam teraz pokażę, macie robić do takiego uczucia naciągnięcia mięśnia, a nie do bólu. Co prawda tutaj więzadła w biodrach, właśnie w pachwinach mamy bardzo, bardzo mocne, ale mimo wszystko musimy uważać na to, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. Także lecimy do pierwszego ćwiczenia.
10 ćwiczeniem jest próba zrobienia szpagatu. Oczywiście go nie zrobię, bo go nie umiem, ale oczywiście staram się zejść jak najniżej. W tej pozycji staram się utrzymać jakieś minuty, półtorej, właśnie żeby ten mięsień cały czas czuć jego naciągnięcie, żeby on się cały czas naciągał. Oczywiście minuty nie będę siedziała w tym szpagacie z tego względu, że nie ma sensu przedłużać niepotrzebnie filmiku, ale mimo wszystko na treningu czy w domu, jak się rozciągam, staram się właśnie utrzymać minutę, półtorej. I im głębiej schodzę, tym mam głębszy szpagat, więc tym bardziej te biodra mam rozciągnięte. Oczywiście jeszcze przed tą rozgrzewką, przed tymi aktywacjami, można to tak nazwać, przed tą rozgrzewką do szpagatu wykonuję jeszcze rozciąganie bioder z gumą, wszystkie ćwiczenia z minibandem czy innymi takimi wynalazkami, ale to właśnie robię na rozgrzewce tej przed tą, co robimy teraz. No. I tak jak widzieliście, tak właśnie wyglądają moje rozciągania do szpagatu, do rozstawu nóg, właśnie przy wyciskaniu. W takich pozycjach, które wykonuję, jakkolwiek to brzmi, staram się utrzymać mniej więcej właśnie po półtorej minuty i robić takie jakby dwie takie sesje, dwa powtórzenia. Ale to, jeżeli będziecie chcieli jednak wykorzystać, to musicie dobrać do siebie. Ale dwa, myślę, w zupełności wystarczą, jeśli będziecie robić oczywiście to codziennie. No i co? No i w sumie to tyle w tym odcinku. Troszkę się namęczyłam, ale przynajmniej już mam z głowy rozciąganie. I co? I ja idę się ogarnąć i zaraz dzisiaj mam siady na piątki. Nie robię deloadu z tego względu, że akurat nie zawody wypadają mi tak, że będę miała na bloku jedynki, więc będę na zawody, pojadę właśnie na swoje maksy takie treningowe, więc zobaczymy, jak to będzie. Poza tym właśnie też zauważyłam, że nie muszę co blok robić właśnie deloadu, tylko wystarczająco jest co dwa. Także teraz się z Wami żegnam, standardowo zapraszam na Instagrama, gdzieś tu albo tu, nie wiem gdzie, wrzucę nazwę. I co? I zapraszam do subskrybowania kanału, bo staram się coraz bardziej i coraz więcej mam pomysłów na filmy. I jak Wam się spodobał filmik, to łapkę w górę mi zostawcie, też będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia!